serdecznie. W nowym vlogu jest sobota, a ja właśnie idę do sklepu i sprawdzam, jak to wszystko będzie wyglądało, ponieważ tym telefonem, którym nagrywam teraz, to jest stary telefon, który po prostu leżał kupę czasu, bo od października mam nowy, tylko którym do tej pory dla Was nagrywałam, tylko że on teraz coś mi zaczął odmawiać posłuszeństwa i zaczął po prostu, no jakby mam problem z przesyłaniem danych do filmików po prostu, do komputera i będziemy chyba jutro jechać do sieci telefonicznej, będę go próbowała reklamować, ale to o tym wszystkim Wam będę na bieżąco mówiła. Na razie stwierdziłam, że wykorzystam ten stary telefon, bo aparat jest za duży, żeby go tak po prostu nosić, wiecie, ze sobą po ulicy. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jeśli to będzie gorsza jakość, bardzo Was przepraszam, ale żeby vlogi czy w ogóle filmy się pojawiały, muszę jakoś nagrywać, bo nie wiadomo, czy mi wymienią na nowy jutro od razu, czy po prostu będzie to uwzględnione jako reklamacja. Także idziemy do sklepu, nie wiem jeszcze jakiego, będę się odzywać na pewno ze sklepu. No i witajcie w dzisiejszym dniu. Jednak ze sklepu już nic się nie odzywałam, natomiast jeśli chodzi o szybki obiad, szybki obiad na sobotę, czekajcie, musi to jakoś przejść trochę. No, a swoją drogą, jakie już ładne ziółka bazylia i to, nie wiem co to jest, ale coś chyba koperek wyrasta powoli. W każdym razie, brokuł, pierś z kurczaka i to wszystko zaleję takim sosem. Tu jest jogurt naturalny, tu jest czosnek, różne jeszcze też przyprawy. I co tam jeszcze jest? I to wszystko. A, chyba odrobinę sera żółtego jeszcze tutaj jest, żeby to się jakoś tak w miarę wszystko razem połączyło, zwarło. Dobra, i ja tutaj zaraz przemieszam. Dodam ten sos, jeszcze chwila, moment i będzie gotowe. Ja, wiecie, w soboty przeważnie robię bardzo szybki obiad. I ogólnie nie, w sobotę wiecie, a to ciasto się zrobi, a to się posprząta i ja też nie marnuję czasu jakby na to, żeby stać w kuchni w sobotę akurat. Chociaż czasami jest tak, że no wiecie, ciasto też trzeba zrobić jakoś, tak? Ale nie wiem dokładnie, jakie ciasto dzisiaj zrobię. Mam ochotę w ogóle na ciasto owocowe, więc z owocami. A mam takie owoce mrożone i mam też truskawki dzisiaj kupiliśmy. Więc zobaczymy. No, to na razie to by było tyle. Słyszymy się jeszcze później. A, i ze sklepu nic nie nagrywałam, bo jakoś tak, wiecie co, nie miałam weny, też poszliśmy z określoną listą zakupów do tego sklepu i tak nie chodziłam w zasadzie, ale zaraz, zaraz, jedno co chcę Wam pokazać, te cudowne kawy, to jest frappuccino ze Starbucksa. To jest akurat moka, ale są jeszcze karmelowe latte. Słuchajcie, to jest po prostu kawa tak przepyszna. Tak przepyszna. My jeszcze właśnie, jak wcześniej mieszkaliśmy w Buckinghamshire, właśnie w Tesco, odkryliśmy, bo to w zasadzie wychodziło jakoś w tamtym roku, jak była pandemia, te kawy, nie wiem czy w Polsce są, dajcie znać w komentarzu, czy również są u Was w Polsce, bo wiem, że większość osób z Polski mnie ogląda. I słuchajcie, akurat wzięłam wszystkie moka, wzięłam chyba 6 sztuk, bo są po funcie w tym momencie u nas w Tesco. Jakby ktoś był zainteresowany, jakby ktoś chciał spróbować, to do Tesco, moi mili, i tam są dwa rodzaje, przynajmniej u nas, dwa rodzaje za funta, normalnie chyba funt 99 kosztują, więc jest mega deal i mega się opłaca i jest mega dobre. A ja tutaj już dodałam
Właśnie ten sosik. Już to się powoli bulgocze. Mirosław jest u fryzjera, więc jak przyjedzie, będzie obiad gotowy. Jeszcze tylko szybko makaron wstawię, bo to będę podawała z makaronem. Ja chyba dzisiaj wybiorę makaron jakiś taki grubszy, bo do takich dań właśnie lubię taki, wiecie, penne albo świderki czy coś takiego, nie taki cienki. Także taki obiad będzie. Dzisiaj na obiadek szefowa kuchni serwuje kopytka. Tak, kopytka mi się gotują. Jeszcze nie gotują, co prawda, ale tak jakoś wczoraj robiliśmy ziemniaki. Ja mówię, ostróż do Mirosława, ostróż więcej ziemniaków, to zrobimy kopytka. I przeważnie tak mamy, że na niedzielę sobie po prostu bierzemy trochę więcej ziemniaków i w poniedziałek robię kopytka. To jest chwila, moment tak naprawdę. Najdłużej czekam na wodę, aż się zagotuje. I do tego jeszcze tutaj sosiwo, ale paruje sosik z, no powiedzcie mi z czego, z polędwiczkami w sosie koperkowym, takim trochę jest zasłone, bo przelało mi się trochę za dużo sosu sojowego wlałam i dlatego taki po prostu słony jest. A jeśli ktoś z Was by pragnął dostać tutaj w UK praskę do ziemniaków i nie mógłby tej praski nigdzie znaleźć, to mnie się udało ją dostać w IKEA. Tak, także w UK, w IKEA. Jeśli chcecie kupić praskę do ziemniaków, powinna być. Nie zawsze są, ale mnie się akurat udało znaleźć ostatnio, jak byliśmy. A ja jeszcze, moi drodzy, chciałam Wam pokazać moje pomidorki. Jestem podjarana, jak to się mówi, że jestem podjarana jak coś tam z zapałkami. Ale nieważne, zobaczcie, zobaczcie, jakie są wielkie. Nie wiem, jak Wam najlepiej pokazać. Oczywiście to jest jeszcze wierzchołek góry lodowej. Jeszcze trochę im zostało. Tutaj mam podstawki, bo nie miałam podstawek, żeby podlewać. A to są takie po sałatkach. Dosyć mocne takie, które przeznaczyłam na podstawki pod właśnie doniczki. Mirosław mi dzisiaj kupił w B&Q nowe takie plastikowe i zobaczcie, jakie już są duże. Normalnie już trzymam na stole, bo już nie mam miejsca, ale je trochę hartuję, wiecie, trochę je zostawiam na dworzu, na tak, żeby się przyzwyczajały do dworu, żeby one mi nie, jak jest taki cieplejszy dzień, to ja je zostawiam, żeby one mi po prostu później nie zdziczały, jak je po prostu bym tak od razu wystawiła na dwór. Na noc je praktycznie zabieram, bo one trochę są jakby zmarniałe po tym wietrzeniu na dworzu, więc a one odżywają bardzo w domu. Widocznie w domu im bardzo służy, ale podobno pomidory nie mogą tutaj w domu dorastać, kwitnąć i tak dalej. Dajcie mi znać, czy Wy może wiecie coś na ten temat, bo one już są długie, jeszcze duże, jeszcze nie owocują, ale widzicie tutaj dwie łodyżki, bo stwierdziłam, że jak nie jedna się przyjmie, to druga. Tutaj też dwie łodyżki przesadziłam. O, widzicie? Taka jedna większa, jedna mniejsza. I tu chyba też dwie, tu nawet są trzy, ale to malutkie to chyba wezmę i wyciągnę, chyba że coś się po prostu z tego jeszcze pojawi. No nie wiem, dajcie znać, kochani, czy one po prostu mi zakwitną w domu, czy muszę je koniecznie wystawiać na dwór i na dworzu je trzymać, bo w domu im jest zdecydowanie lepiej niż na dworzu, przynajmniej ja to tak odczuwam. Te liście są takie jędrne,
są takie postawione, wiecie, do góry, natomiast na dworzu, jak je z dworu przynoszę, to one są takie oklepnięte, jakby zwiędłe były. Także dajcie znać, co wy o tym myślicie. Może wy macie lepszą rękę do roślin. Nie ukrywam, że ja pierwszy raz pomidory siałam i dlatego tak się po prostu każdego o poradę w tej kwestii pytam.